Warto byłoby posiadać jakąś supermoc, umieć robić coś, co dla innych jest niemożliwe. Genetyczne predyspozycje Wimachowa sprawiają, że wspiął się na Kilimandżaro, ubrany tylko w szorty. Przebiegł maraton za kołem podbiegunowym, również w samych szortach. Przebiegł maraton na pustyni, nie pijąc w ogóle wody. Ten niezwykły człowiek pomaga swojemu organizmowi. Specjalnymi technikami oddechowymi. Co prawda, nie każdy może zostać Wimem Hofem, ale dzięki właściwemu oddychaniu każdy może poprawić wydolność swojego organizmu. Dziś poznasz tajniki naszego układu oddechowego. Bez jedzenia można przeżyć i miesiąc bez wody tydzień a bez oddechu mniej niż pięć minut to pokazuje, że oddech choć wydaje nam się czymś tak naturalnym, że wręcz niezauważalnym gdy z jakiegoś powodu ustaje prowadzi do śmierci w bardzo krótkim czasie co trzeba mieć, żeby móc oddychać pełną piersią u saków. A człowiek przecież jest ssakiem. Potrzebny jest narząd zapewniający tak zwaną wymianę gazową, czyli pobieranie życiodajnego tlenu, a usuwanie nadmiaru ditlenku węgla. Prześledźmy razem drogę, jaką pokonuje powietrze przy każdym wdechu i wydechu. Gotowi? To zaczynamy naszą podróż. Wdech. Zaraz, zaraz, ale jak właściwie wciągamy powietrze? Mamy dwie możliwości: przez usta, albo przez nos. Ta druga jest na ogół lepsza. Dlaczego? Pomyśl chwilę. Ważny plus oddychania przez nos odczujesz najlepiej, jeśli pędzisz zimą za odjeżdżającym autobusem. Zwykle wciągasz wtedy zimne powietrze przez rozdziawione usta. Oj, potem czujesz, że gardło jest suche i obolałe. Tymczasem w nosie w obu dziurkach jest na tyle ciasno i ciepło że powietrze zdąży się ogrzać zanim dotrze do gardła i pobiegnie dalej. Po drodze dodatkowo oczyszcza się bo w nosie jest filtrowane przez obecne tam włoski i śluz. Te bariery zatrzymują kurz pyłki roślin i inne drobiny na przykład bakterie które próbują wcisnąć się do środka. Śluz dodatkowo sprawia, że powietrze się nawilża. Takie oczyszczone, ogrzane i nawilżone powietrze przez gardło trafia dalej do krtani. Na ogół bezproblemowo, ale pewnie każdemu z was zdarzyło się zachłysnąć i kropelka picia albo okruszek jedzenia wpadł w nie dziurkę. To efekt niezbyt fortunnego pomysłu matki natury która na niewielkiej przestrzeni postanowiła położyć obok siebie oróżowania dwóch systemów oddechowego i pokarmowego. Przełyk i tchawica leżą bardzo blisko siebie i o ile połknięcie powietrza do żołądka może nas co najwyżej przyprawić o nieprzyjemne odbijanie to wciągnięcie do dróg oddechowych jakiegoś pokarmu albo płynu może mieć o wiele poważniejsze konsekwencje z uduszeniem włącznie. Dlatego przy połykaniu specjalna chrząstka zwana nagłośnią odgina się blokując wejście pokarmu do górnej części tchawicy. Nazwa tej chrząstki jest bardzo adekwatna. Ta klapka zabezpiecza właśnie narząd głosu, czyli krtań. Zadanie dla Ciebie. Powiedz teraz na wdechu zdanie: Ich jest piękna pogoda! Brzmi dziwnie, prawda? To dowód na to, że ludzki głos lepiej powstaje, kiedy wydychamy powietrze. Przechodząc przez część krtani, zwaną głośnią, wprawia w ruch rozpięte tubłony, tak zwane struny głosowe. Ich wibracje generują dźwięki. We współpracy z umięśnionym językiem, tworzą się słowa. Jak widzisz, możesz słuchać tego filmu między innymi dzięki efektywnej pracy mojej głośni i strun głosowych. Nie wszystkie dźwięki wymagają współpracy strun głosowych. Pomyśl, które powstają bez ich udziału, jeśli mówisz, że chodzi o szept, brawo, z prądem powietrza pędzimy dalej do tchawicy. To mierząca około 11 cm długości rura, wyglądem przypominająca tę od odkurzacza. Zbudowana jest z podkowiastych elastycznych chrząstek połączonych mięśniami i więzadłami, a w środku wysłana jest urzęsionym nabłonkiem produkującym śluz. Taka wyściółka potrafi wyłapać ciała obce, drażniące dymy i innych intruzów niczym ta w nosie. Jeśli uzna ich za coś niebezpiecznego uruchamia odruch kaszlu i wypycha je na zewnątrz z dużą prędkością dochodzącą do 120 km na godzinę. Już dość długo wędrujemy ale do naszego narządu wymiany gazowej czyli do płuc, jeszcze kawałek drogi. Pchawica rozgałęzia się na dwa oskrzela główne z których każde zaopatruje w powietrze jedno płuco. Lewe dzieli się na dwa oskrzela płatowe a prawe na trzy bo tyle płatów ma prawe płuco. Płuca mieszczą się w klatce piersiowej po obu stronach serca. Każde ma wysokość około 26 cm i kształt ściętego stożka. Jak już może udało Ci się zauważyć nie są do końca symetryczne ale nie przeszkadza im to w pracy. Oskrzela dzielą się dalej, niczym sieć drogowa, na coraz drobniejsze drogi i dróżki, czyli oskrzeliki. Najmniejsze zakończone są pęcherzykami płucnymi to miejsce, w którym zachodzi właściwa wymiana gazowa. Pęcherzyki są zbudowane z jednowarstwowego nabłonka, na tyle cienkiego, że swobodnie mogą przez niego przenikać gazy. Jeśli spojrzysz na rysunek to zobaczysz, że każdy pęcherzyk jest jakby otulony siateczką drobniuteńkich naczyń krwionośnych. Tlen z wdychanego powietrza przenika z pęcherzyków płucnych do krwi krążącej w tych naczyniach i jest niesiony z nią do tkanek a ditlenek węgla z krwi trafia do wnętrza pęcherzyków skąd jest usuwany na zewnątrz przy wydechu. To opis detaliczny. A teraz wyobraź sobie, że takich pęcherzyków jest około 300 milionów w każdym płucu. Gdyby je wszystkie rozciąć i ułożyć jeden obok drugiego to zajęłyby powierzchnię kortu tenisowego, czyli około 140 m2. O pracy płuc opowiem Ci w innym filmie tej playlisty. Tu czas już na głęboki wydech. Schrub orzeszka a potem czas na ostatnie zadanie w tej lekcji. Powiedziałam już, że półco prawe jest trzypłatowe, a lewe ma dwa płaty. Lewe jest zatem nieco mniejsze od prawego. Jak myślisz, dlaczego? Masz rację, to przez serce. Jest ono położone bardziej po lewej stronie klatki piersiowej, i półco musiało mu zrobić miejsce. Układ oddechowy tworzą drogi prowadzące powietrze: jama nosowa i ustna, gardło, chtań, tchawica, oskrzela i oskrzeliki oraz właściwe narządy wymiany gazowej, parzyste płuca zbudowane z pęcherzyków płucnych. Możemy odetchnąć głęboko. Temat budowy układu oddechowego za nami. Chcesz się dowiedzieć więcej o tym układzie? Oglądaj inne filmy z tej playlisty.